Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. Napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kani Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Na znak przyjęcia Słowa Bożego przyjmijmy błogosławieństwo Księgą Ewangelii. Wysłuchaliśmy Ewangelii, którą nazywamy Ewangelią Jasnogórską. Przychodzimy na Jasną Górę jak do polskiej Kany. Każdego razu, kiedy tu przychodzimy, słuchamy tej Ewangelii. Jest też tak, że za każdym razem Pan pokazuje nam inne jej pokłady, jeszcze inne jej znaczenia, także z racji na choćby sytuację, w której aktualnie żyjemy, na wydarzenia, które dzieją się wokół nas. Chciałem się dzisiaj z wami podzielić taką interpretacją owej Ewangelii z Kany Galilejskiej, którą pewnie papież Benedykt XVI nazwałby interpretacją duchową. A jej autorem jest inny papież, żyjący dość dawno, papież Innocenty III. Kiedyś dla zupełnie innych powodów niż przepowiadanie kazania na Jasnej Górze czytałem to kazanie Innocentego III. Właśnie komentarz do 2 rozdziału świętego Jana. I to kazanie głęboko we mnie zapadło. Chcę się z wami podzielić tym komentarzem, tym bardziej, że wydaje mi się on szczególnie aktualny dzisiaj. Innocenty III skoncentrował się na tych 6 kamiennych stągwiach, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. I zobaczył w tych 6 stągwiach symbol
sześciu uczynków miłosierdzia. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy, którzy pokończyli kursy katechetyczne, wiedzą, że jest siedem uczynków miłosierdzia i to jeszcze dwa razy, bo co do ciała i co do ducha. Ale te klasyfikacje siedmiu uczynków miłosierdzia, co do ciała i co do ducha, zawdzięczamy dopiero Tomaszowi z Akwinu. Innocenty III żył wcześniej i uczynki miłosierdzia wyczytywał wprost z Ewangelii. I to z takiej Ewangelii, którą papież Franciszek niejednokrotnie nam pokazuje jako Ewangelię programową dla Kościoła dzisiaj. I to jest 25 rozdział Mateusza. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem i przyjęliście mnie. Byłem nagi i przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Sześć. Głodny, spragniony, obcy, nagi, chory, w więzieniu. Sześć. Tyle uczynków miłosierdzia jest w tym wielkim słowie Pana Jezusa, które Mateusz zapisał w 25 rozdziale. Papież Innocenty dalej zastanawiał się nad tym, dlaczego każda z tych wstągwi ma dwie albo trzy miary. I mówił, że każdy z tych czynów miłosierdzia można praktykować na kilka sposobów. Na przykład, jeśli spotykasz człowieka głodnego, to możesz go nakarmić, dając mu chleb. Ale kiedy już dałeś mu chleb, to możesz, tak jak święty brat Albert, dać mu prawdę, którą go nakarmisz. A jeśli przyjmie prawdę, to możesz jeszcze dać mu pokarm w najpiękniejszym wymiarze, to znaczy możesz go poprowadzić do Eucharystii i nakarmić go samym Bogiem. I wtedy ta stągiew, którą nazywamy karmieniem głodnych, ma rzeczywiście trzy miary. Można kogoś napoić, dając mu wody do picia, ale można go też napoić w ten sposób, że dzielisz się z nim Duchem Świętym, który jest źródłem wody żywej w każdym z nas. Można przyjąć przybysza. Tam dosłownie jest takie greckie słowo ksenos. Ksenos znaczy obcy. Obcy. Można przyjąć obcego, tak jak na przykład nas przyjmowano przez te ostatnie 4 dni, czy 5 dni, zależy kto ile szedł, czy jechał na rowerze. Można przyjąć kogoś na jedną noc. Można przyjąć kogoś na dłużej. To by była druga miara tej wstągwi. Ale można też przyjąć kogoś tak, że się mu stwarza dom. Że przyjmujemy kogoś, kto jest obcy, przychodzi z innej rzeczywistości, przychodzi z innego świata. Ale my chcemy, żeby rozgościł się u nas. I żeby mógł też, żyjąc między nami, pozostać sobą w najlepszym znaczeniu tego słowa, w najlepszych wymiarach jego tożsamości, ze swoim językiem, ze swoją kulturą, ze swoim obyczajem, ze swoją wiarą, żeby poczuł się między nami jak w domu. Człowiek ma prawo, tak uczy społeczna nauka Kościoła, wybrać miejsce, w którym chce żyć.
i być uszanowanym w tym miejscu ze wszystkimi swoimi wartościami. Jeśli w ten sposób kogoś przyjmujemy, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że ta nasza stągiew przyjęcia obcego przybysza ma trzy miary. I tak można analizować tę wypowiedź Pana Jezusa do samego końca. Nie? Możesz odwiedzić kogoś w więzieniu, nawet jeśli nie pójdziesz tam osobiście, ale na przykład możesz mu wysłać prasę, książkę, albo to, czego nieraz więźniowie najbardziej pragną. Możesz wysłać znaczki do więzienia, żeby mogli napisać do kogoś list. Możesz też, i to będzie trzecia miara, modlić się za tych, którzy są w więzieniu. Możesz, są takie inicjatywy, chwała Bogu też w polskim kościele, pójść do więzienia z Ewangelią. Wszystko to pokazuje, że miłosierdzie jest taką przestrzenią, w której możliwa jest wielka, ale to wielka wyobraźnia. To przypomina się, to jest określenie świętego papieża Jana Pawła II, który nas wszystkich wzywał do wyobraźni miłosierdzia. Tak? Może się okazać, że każda z tych stągwi, że daje komuś pokarm, napój, ubranie, że kogoś odwiedzam, bo jest chory, że kogoś przyjmuję. Każda z tych stągwi może mieć nawet więcej niż trzy. Być może mieć 10, może 50 miar. A może mieć tyle miar, ile jest ludzi. Bo każdy z nas ma potrzeby, które są jakoś różnorodne, jakoś inne, są jakoś indywidualne. I wtedy, kiedy w ten sposób się spotykamy z ludźmi, kiedy widzimy ich te różnorodne potrzeby, odkrywamy, że właściwie tyle jest uczynków miłosierdzia, ilu jest ludzi i ile mają potrzeb. I zauważyć te potrzeby, odkryć je, zareagować na nie, no to jest ta postawa, której nas uczy Maryja w Ewangelii z Kany Galilejskiej. Pierwsza widzi, nie mają wina. Potrzebna jest pomoc. Maryja jak matka uczy nas takiej właśnie wrażliwości na osobę i na jej potrzeby. Myślę, że jeśli coś w sobie z tego mamy, to najczęściej dlatego, że nas tego nauczyły nasze matki. Wrażliwości na osobę. Więc to jest te sześć stągwi kamiennych, w których nalaną wodę Jezus zamienił w wino. I mówi nam święty Jan na koniec tej Ewangelii, że to był początek znaków. Że to był początek znaków. Jakoś bardzo mocno to do mnie dotarło, kiedy myślałem nad tym słowem do nas wszystkich dzisiaj. Nie, początek znaków, dlatego że miłosierdzie jest początkiem głoszenia Ewangelii. Świadectwo miłosierdzia, świadectwo konkretnej miłości jest początkiem głoszenia Ewangelii. W ten sposób w Ewangelii Nuncjandi pisze święty papież Paweł VI. Początkiem ewangelizacji jest świadectwo, jest konkretna miłość. To jest w tym sensie też początek, że świadczone miłosierdzie w szczególny sposób czyni Jezusa Chrystusa obecnym. Powiem wam, że to kazanie o sześciu stągwiach, które są sześcioma uczynkami miłosierdzia wedle różnych miar, papież Innocenty III powiedział w bardzo szczególnym miejscu i to w źródłach zanotowano. On to powiedział w Rzymie, na takiej ulicy, która do dzisiaj tam istnieje, to jest równoległa ulica do Wielkiej Alei Conciliazione, jak patrzymy na Bazylikę Świętego Piotra, to patrząc na Bazylikę, pierwsza równoległa na lewo to jest ulica Ducha Świętego. Ta nazwa bierze się stąd, że tam klasztor swój założyli w XII wieku
duchacy. I w tym klasztorze umieścili chyba pierwsze w dziejach Kościoła okno życia. I to na rozkaz Innocentego III, który wiedział, że Rzymianie, którzy nie potrafią przyjąć nowonarodzonych dzieci, topią je setkami w Tybrze. Papież miał taki sen, żeby pójść i zobaczyć, co się dzieje nad tą rzeką. I poszedł 2 dni pod rząd. I za każdym razem, kiedy poszedł, widział, jak rybacy, którzy w Tybrze chcieli łowić ryby, wyciągali sieci pełne niemowląt pozabijanych. I papież zrozumiał, tak nie może być. I w tym klasztorze duchaków ustanowił pierwsze okno życia. Ono do dziś tam jest. Jakbyście chcieli, będziecie kiedyś w Rzymie, daj wam Panie Boże, idźcie, sprawdźcie. I pod to okno życia papież zawołał z pielgrzymką cały rzymski kościół, wszystkich wiernych. I przyszli. Wiecie, dlaczego przyszli? Bo obiecał, że na tę procesję przyniesie wyjątkową relikwię, jaką była chusta świętej Weroniki przechowywana w bazylice świętego Piotra. I wszyscy chcieli przyjść zobaczyć tę chustę. A papież, kiedy ich zobaczył, to im powiedział tak: macie wielką szansę w tej chwili zebrać kolektę na te dzieci, które tutaj są ratowane i wychowywane. Macie możliwość wesprzeć to dzieło swoim groszem. I w tym dziele miłosierdzia zobaczycie twarz Jezusa. Bardziej niż na tej chuście. Zobaczycie w tym dziele miłosierdzia Jezusa żyjącego, zmartwychwstałego. Taki był kontekst powstania tego kazania, niezwykłego kazania. Oczywiście to jest tak, że to, co my możemy dać, to najczęściej ma wartość wody. Ale Jezus Chrystus przemienia to w wino. To znaczy tym ludziom, którzy doświadczają naszej dobroci, daje doświadczyć Bożej miłości. I nieraz nawet najdrobniejszy nasz ludzki gest, właśnie jak podanie komuś wody, może otworzyć człowieka na spotkanie z nieskończoną miłością Boga. To jest początek znaków. To jest początek znaków. Jeśli myślimy o tym, że chcemy być Kościołem, który wychodzi do ewangelizacji, jeśli myślimy o sobie jako o Kościele, który pragnie rosnąć, pragnie się rozwijać, pragnie przepowiadać Ewangelię, to wejdźmy z całym zaufaniem Jezusowi w ten początek, początek znaków. Nie przegapiajmy tych sytuacji, kiedy dookoła nas widzimy ludzi, którzy są głodni, spragnieni, którzy są przybyszami, którzy są nadzy, którzy są chorzy, którzy są w więzieniu. Niech się Pan objawia w naszych czynach miłosierdzia. Niech swoją miłość objawia tym, którzy jej potrzebują. I urośnie z tego piękny Kościół, ewangeliczny Kościół, w Łodzi i wszędzie. Amen.